Witam serdecznie, Sankary, hala Atatürka wypełniona do ostatniego miejsca, zatem ponad 10 tysięcy ludzi, a tutaj może wejść według przepisów tylko 8 tysięcy, ale gospodarze robią dosłownie wszystko, aby ich zespół zdobył historyczny medal, który już de facto ma, ale chcą oczywiście zdobyć złoto. Wszystko nam się tutaj opóźniło przez mecz, który zakończył się niedawno. Holandia-Niemcy. Niemki prowadziły już 2-0 w setach, by przegrać całe spotkanie 2-3, stąd to opóźnienie. No wielkie święto oczywiście w całej Ankarze i w całej Turcji. Media bardzo wiele miejsca poświęcają tej właśnie imprezie, ale drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że Polska po 32 latach gra ponownie w finale. Zdobyliśmy 32 lata temu medal w Izmirze, a dzisiaj mamy szansę na zdobycie po raz pierwszy w historii polskiej siatkówki żeńskiej złotego medalu Mistrzostw Europy. Oba zespoły teraz dopiero wychodzą do prezentacji, będą odegrane hymny, a potem jeszcze drużyny będą miały około 10 minut rozgrzewki. My oczywiście pozostaniemy z Państwem i będziemy starali się opowiedzieć, co do tej pory tutaj działo się na tych mistrzostwach. Polki wczoraj bardzo sympatycznie przyjęte przez turecką publiczność. Nielubiane tutaj są Niemki, które pokonały w grupie Turczynki, ale teraz posłuchajmy hymnów. Najpierw hymn Polski. Brawa kibiców tureckich, to jest niespodzianka, bowiem Niemki były tutaj witane gwizdami, my na początku też, ale posłuchajmy teraz hymnu tureckiego. Odegrania hymnów mamy za sobą. Państwo z pewnością słyszą i widzą, co tutaj dzieje się w hali Atatürka. Szowinistyczna publiczność, która tutaj na pewno nie będzie szczędzić gardeł i pomoże zespołowi tureckiemu w grze. Ale czy to wystarczy? To jest pytanie. Polki grają w tym turnieju bardzo dobrze. Prezentują równy poziom. Zdarzają się co prawda przestoje w grze, o których wiele mówiliśmy przy okazji naszych poprzednich transmisji, ale potrafią też się podnieść w trudnych momentach, no i na pewno potrafią wygrywać w tie-breaku. Trzy tie-breaki tutaj rozgrywały i wygrały trzy tie-breaki bardzo wysoko. No miejmy nadzieję, że dzisiaj aż tie-break nie będzie potrzebny, ale jeśli mielibyśmy wygrać całe spotkanie, no to cóż, będziemy oczywiście ten tie-break musieli grać i oby Polki grały tak, jak to robiły do tej pory. Teraz jeszcze pamiątkowe patery dla obu zespołów po meczu. 10 minut po zakończeniu tego spotkania będzie ceremonia wręczenia medali. No a my będziemy starali się po zakończeniu transmisji porozmawiać jeszcze z zawodniczkami i z trenerami. Oczywiście jeśli tutaj technika nie zawiedzie, bo różnie z tym bywało. Ogólnie jednak mistrzostwa zorganizowane nie najgorzej, trochę bałaganu na początku, potem to wszystko się rozkręciło. No i wreszcie dzisiaj dobrnęliśmy do wielkiego finału,
którym grają Polki i to jest dla nas najważniejsze. Ja tylko przypomnę, że w grupie, która rozgrywana była w Antalii, bardzo upalnej Antalii, tam temperatura dochodziła do 38 stopni, hala jednak była bardzo dobrze klimatyzowana. Polki wygrały 3-2 z Holenderkami, mogły wygrać to spotkanie 3-0. Potem wygrały z Ukrainą, bardzo ważne spotkanie. Ukraina była jednym z faworytów, a nie awansowała nawet do ósemki, a więc pomylili się tutaj bardzo specjaliści co do zespołu ukraińskiego. Potem wygrana 3-2 z Bułgarkami, tu też mogliśmy wygrać 3-0 i wtedy nie byłoby takiego liczenia setów. W ostatnim dniu przegraliśmy 1-3 z Włoszkami i paradoksalnie to było najlepsze spotkanie polskiego zespołu. No i tutaj po tym meczu wszyscy stracili humory, bo oddalił się bardzo nasz awans do czwórki. Ba, nawet groziło nam to, że z 4 zwycięstwami nie zdołamy awansować właśnie do tej czołowej czwórki. Ale stało się jednak inaczej. Musieliśmy czekać najpierw na wyniki spotkań. W ostatnim dniu Ukraina nie zdołała pokonać Holandii, a więc tutaj niespodzianki nie było. W drugim meczu Bułgaria grała z Włochami. No i niemożliwe stało się faktem. Bułgarki ograły mistrzynię świata i mistrzynię Europy 3-2, czym utorowały nam drogę do tej czwórki. Ale Polki jeszcze musiały ostatni mecz dnia wygrać z Czeszkami. Szło jak po grudzie, wiadomo, już wszyscy byli jedną nogą myślami w finale, no ale wygraliśmy 3-1 i znaleźliśmy się tutaj w Ankarze. Wczorajszy mecz dostarczył bardzo wielu emocji z Niemkami. Też nie było łatwo, wygraliśmy pierwszego seta 25-23, dopiero w samej końcówce dwie znakomite akcje. Potem druga partia przegrana 20-25, zdarzył się przestój, Polki straciły 5-6 punktów i potem już tego nie potrafiliśmy odrobić. Trzecią także przegraliśmy 22-25 i w czwartej, której też nam się gra dobrze nie układała, Polki potrafiły się jednak przełamać, zmobilizować. Fantastyczna gra Małgorzaty Glinki, która zdobyła, uwaga, wczoraj 40 punktów dla polskiego zespołu. To jest absolutny rekord i Glinka tutaj będzie liderką klasyfikacji, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. W ogóle Polki bardzo wysoko we wszystkich klasyfikacjach. Magdalena Śliwa prowadzi klasyfikacji rozgrywających. Katarzyna Skowrońska jest na drugim miejscu w klasyfikacji blokujących, a więc Polki bardzo wysoko tutaj oceniane. No i wreszcie wracam do wczorajszego spotkania. Raz jeszcze tiebreak wygrany zdecydowanie przez Polki 15-9, podobnie jak inne tiebreaki, które graliśmy z Bułgarią i z Holandią. A więc wielki sukces polskiego zespołu, wielki sukces polskiej siatkówki już jest, ale przecież apetyty mamy na złoty medal. Nie jest to niemożliwe, na pewno. Gramy z Turczynkami, które nie są może rewelacyjnym zespołem. Są jednak dobrze wyszkolone technicznie, dobrze prowadzone przez swojego trenera. Bardzo długo przygotowywały się do tych mistrzostw, wiedząc, że to będzie dla nich olbrzymia szansa. No i ta niesamowita publiczność, która tutaj pomaga. Czasami też pomagają sędziowie, ale jednak może większych wpadek sędziowskich nie było. Pan Patrick Rachard z Francji wczoraj bardzo utrudniał nam szczególnie spotkanie. Jak tutaj wyliczono, zrobił 4 poważne błędy, ale mimo to Polki wygrały. Dzisiaj będą sędziować jako pierwszy pan Iwan Mokry ze Słowacji. Asystować mu będzie Czeszka Karina Zachorcowa. A więc para słowacko-czeska, zespoły właśnie tych krajów, no, poza burtą, poza ósemką, pojechały już po fazie eliminacyjnej do domu, ale sędziowie są jednak oceniani bardzo wysoko. No i miejmy nadzieję, że nie będą tutaj w głównej roli. Trwa jeszcze rozgrzewka. Najpierw zespoły rozgrzewały się na hali treningowej, potem prezentacja, no i teraz jeszcze ataki na siatce i z lewej i z prawej strony, potem zagrywka, no i już przystąpimy do tego spotkania, które prawdopodobnie rozpocznie się około 19:25. Turczynki mają w swoich szeregach dwie bardzo dobre zawodniczki, jedną z numerem 17, Nezilhan Demir, która zdobywa bardzo dużo punktów dla swojego zespołu. Leworęczna, późno ciągnie rękę, ale w ostatniej fazie bardzo przyspiesza. Sprawia tutaj dużo kłopotów blokującym.
wszystkich zespołów. Jest jeszcze druga zawodniczka, Natalia Hanikoglu. To jest Rosjanka, która od wielu lat ma paszport turecki. Uwielbiana jest tutaj przez publiczność, fankarze. Wielu kibiców ubranych jest w koszulki właśnie z wydrukowanym jej imieniem. Natalia jest prawie tutaj wszędzie, na wszystkich zdjęciach. A więc to jest też bardzo dobra zawodniczka i będą musiały Polki zwrócić na nią uwagę, szczególnie w bloku. Świetnie też na libero gra Gulden Kajalar. Potrafi w bardzo ważnych momentach podbijać piłki i co ważniejsze, Turczynki potrafią wyprowadzać świetnie kontrataki. Ale jak mówię, Polki mają swój styl na pewno. Świetnie gra Magdalena Śliwa. W ogóle nie chciałbym indywidualnych cenzurek wystawiać, bo naprawdę cały polski zespół zasługuje na wyróżnienie. Jeśli jednej zawodniczce nie idzie gra, natychmiast pomagają jej koleżanki. Co prawda trener Andrzej Niemczyk nie ma zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o zmiany. Państwo z pewnością wiedzą, ta fatalna kontuzja Joanny Mirek tuż przed meczem z Holandią. Uszkodzenie więzadeł, także łękotki. No i musiała Joanna Mirek pojechać do domu i z tego, co nam wiadomo, we wtorek będzie operowana w Austrii. Oczywiście nie grała na tych mistrzostwach i wszyscy byliśmy smutni z tego powodu. Była to na pewno liderka zespołu, doskonale przygotowana i taki pech tuż przed rozpoczęciem meczu z Holenderkami. Pierwszego w ogóle spotkania mistrzostw Europy. Ale Polki także potrafiły sobie poradzić z tym problemem. Wygrały z Holandią, awansowały tutaj do wielkiego finału. No i miejmy nadzieję, że po wielu latach czekania zdobędziemy wreszcie wymarzony złoty medal. Będzie na pewno bardzo ciężko i to nie chodzi tutaj wcale o grę zespołu tureckiego, to podkreślałem wielokrotnie, ale właśnie o ten doping, o tą całą sytuację, która tutaj zaistniała w tej hali. No i oby tylko sędziowie, mówię, nie włączyli się do tej walki obu zespołów, to myślę, że możemy być pełni optymizmu. Polski zespół oczywiście bojowo nastawiony. Trener Andrzej Niemczyk tutaj w Turcji pracował przez wiele lat. Aż 8 zawodniczek, które są dzisiaj tutaj na boisku w Ankarze, prowadził Andrzej Niemczyk. Doskonale zatem zna zespół turecki, jest rozpisany na wszystkie strony, ale jeszcze trzeba te założenia taktyczne przedstawione zawodniczkom zrealizować. Miejmy nadzieję, że to wszystko zagra w polskim zespole, no i że za godzinę, za półtorej, a może za dwie będziemy świętować zdobycie pierwszego złotego medalu mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki. Do tego jeszcze droga daleka, publiczność na razie jeszcze spokojna, ale tylko kiedy rozpocznie się spotkanie, z pewnością natychmiast będzie zagrzewać swoje zawodniczki do boju i będzie utrudniać na pewno grę polskiemu zespołowi. Polki są przyzwyczajone do dopingu. Na szczęście we wszystkich meczach eliminacyjnych, które rozgrywały w Polsce, czy to w Mielcu, czy w Rzeszowie, czy w Bydgoszczy, potem przecież wielki turniej eliminacyjny Grand Prix w Pile, tam publiczność była za nami, ale no, są przyzwyczajone w ogóle do takiej atmosfery i mam nadzieję, że ten doping nie zawsze kulturalny tureckich kibiców przeszkodzi Polkom w zdobyciu złotego medalu, bo o tym przecież wszyscy marzymy. Trwa jeszcze rozgrzewka, zawodniczki już są na zagrywce, a więc za kilka minut dosłownie powinno to spotkanie zostać rozpoczęte przez sędziego Iwana Mokrego ze Słowacji. Polki na pewno wyjdą szóstką. Magdalena Śliwa, Dorota Świeniewicz, Katarzyna Skowrońska, Małgorzata Glinka, Małgorzata Niemczyk-Wolska i Agata Mróz. Na libero Dominika Leśniewicz, a Turczynki prawdopodobnie też rozpoczną swoją żelazną szóstką, a więc z jedynką Ursu, z dwójką rozgrywająca Gumus, z czwórką Oszcelik, z piątką Osbek, z siódemką właśnie Hanikoglu, Natalia Hanikoglu i z numerem 17 Nezihan Demir na libero z numerem 13 Kajalar. Wiele osobistości życia politycznego tutaj właśnie na
tym spotkaniu. No finał, wielkie święto, jak mówiłem, w całej Turcji, nie tylko tutaj w Ankarze. Tego w Antalii tak bardzo się nie odczuwało, bo Turczynki grały tutaj w Ankarze, tam było nieco spokojniej. Hala była blisko hotelu, gdzie były zakwaterowane wszystkie ekipy. Tutaj jest hala no, oddalona o ładnych parę kilometrów. Czasami są kłopoty z transportem, no ale na szczęście te mistrzostwa już dobiegają końca i są już na pewno dla nas szczęśliwe, a mogą być jeszcze szczęśliwsze, jeśli wygramy złoty medal. Tu właśnie Natalia Hanikoglu w środku. Rosjanka z tureckim paszportem, a teraz właśnie trwa prezentacja sędziów. Jako pierwszy, jak mówiłem, pan Iwan Mokry ze Słowacji i pani Karina Zachorcowa z Czech. O, właśnie teraz widzą państwo sędziów wielkiego finału. Mieliśmy tutaj polskiego sędziego Grzegorza Jacynę, który sędziował 5 spotkań. Dzisiaj sędziował mecz o miejsce 7. Bułgaria, Rumunia, wygrane spotkanie przez Bułgarki 3-1. O 5. miejsce Rosjanki wygrały z Włoszkami 3-0. O 3. Holandia przegrała z Niemcami 2-3. No i teraz rozpocznie się prezentacja obu zespołów. Numerem pierwszym, tak jak mówiłem, Bahar Ursu. Z dwójką rozgrywająca Esra Gumuz. Z numerem czwartym Özlem Özcelik, kapitan zespołu. Z numerem piątym Aysun Özbek. Numerem siódmym Natalia Hanikoglu. I słyszą państwo, jak teraz publiczność reaguje właśnie na tę zawodniczkę. I z numerem siedemnastym Nezihan Demir, to ta leworęczna zawodniczka, bardzo wysoka i bardzo dobrze akatująca. I ta świetna libero, o której też już wspominałem, Gulden Kajalar, bardzo wysoko w klasyfikacjach Mistrzostw Europy. To jest pierwszy trener Resat Jazicoglari, który przejął schedę po zmarłym niedawno trenerze zespołu tureckiego. Dosłownie tydzień przed mistrzostwami stała się tutaj ta tragedia, ale zwróćmy teraz uwagę na zespół polski, pełny skład na państwa ekranach. Patrzmy na szóstkę: Małgorzata Glinka, Dorota Świeniewicz, Katarzyna Skowrońska, Magdalena Śliwa, Agata Mróz i Małgorzata Niemczyk-Wolska. To są nasze dziewczyny, już mają co najmniej srebrny medal, ale przecież walczymy o złoto. No i grająca na libero Dominika Leśniewicz. Widzą państwo teraz ustawienie. Trenerem jest oczywiście Andrzej Niemczyk, drugim trenerem Alojzy Świderek. Jest jeszcze na ławce przy zawodniczkach Tomasz Karakuła, który tutaj ma dużo pracy, fizjoterapeuta. No i za chwilę będziemy rozpoczynać to spotkanie. Rozpoczynać będą Turczynki, na zagrywce rozgrywająca Bahar Ursu. Wszystko gotowe, już sprawdzone ustawienia. No i rozpoczynamy wielki finał Mistrzostw Europy w Ankarze. Dobre przyjęcie Polek i dobrze się wszystko rozpoczyna. Magdalena Śliwa bardzo dobrym kiwnięciem. Zaskoczony zupełnie turecki blok, prowadzimy 1-0. No próbują teraz kibice deprymować maksymalnie Magdalenę Śliwę, ale ta zagrywka kapitalna, ustrzelona tam w przyjęciu libero zespołu tureckiego Gulden Kajalar i prowadzimy 2-0. Zaczęliśmy od bardzo dobrej zagrywki, bardzo skoncentrowana Magdalena Śliwa, jak też cały polski zespół. I tu jest ta leworęczna właśnie zawodniczka Nezihan Demir, często ucieka po prostu, zostawia dosłownie piłkę maksymalnie na lewą rękę. Państwo widzą, tuż przy antence, wystarczy jej zostawić 30 cm i potrafi się w tę dziurę zmieścić. A to Natalia. Jest przyjęcie nie najgorsze, Świeniewicz po rękach, bronią Turczynki, nie, jednak miała na rękach piłkę libero Kajalar, ale za nisko podbiła tę piłkę. Polki prowadzą 3-1. Dorota Świeniewicz, też bardzo dobre zawody wczoraj, miała trochę kłopoty z blokiem Angeliny Green, ale ależ niewiele brakowało, dosłownie kilka centymetrów piłka spadała, spadła jednak poza końcową linią boiska. 2-3, zagrywają Turczynki. Özcelik, jest dobre przyjęcie, przesunięta piłka do Katarzyny Skowrońskiej, mają kłopoty Turczynki, musiały nam dostarczyć piłkę. Będzie jeszcze jedna kontra.
I świetnie Małgorzata Niemczyk-Wolska, jest jedna kaucz. Szkoda, bardzo chciała skręcić w lewą stronę, ominąć ten blok. No i straciliśmy punkt, jest 3-3 i w dalszym ciągu na zagrywce z czwórką kapitan zespołu Ossellik. Spadająca piłka, bardzo trudna do przyjęcia. Małgorzata Glinka, 4-3. Wczoraj kapitalny mecz przeciwko Niemkom. To była w pewnym momencie nie do zatrzymania, dopiero w trzecim secie bodajże została zablokowana, ale przez całe spotkanie grała kapitalnie. No i mamy nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Katarzyna Skowrońska, ona potrafi zagrać asa serwisowego i będzie piłka przechodząca. Małgorzata Glinka, no zawahał się przez moment sędzia ze Słowacji. Była linia i mamy piąty punkt. Muszą uważać Polki z tych przechodzących piłek. To jest tylko pozornie łatwa piłka do ataku. Katarzyna Skowrońska, out. Poprzednia zagrywka dobra. Też Katarzyna Skowrońska wysoko w tej punktacji, jeśli chodzi o zagrywkę, ale statystyki teraz są mniej ważne. Dzisiaj liczy się tylko zwycięstwo. Ostatni mecz Mistrzostw Europy, wielki finał, w którym gra Polska. Jest dobre przyjęcie, idealnie w punkt. Agata Mróz zmieściła tam jednak ten atak w lewą stronę. Chyba trochę za wysoko ta piłka, ale jednak doskonale obróciła i prowadzimy 6-4. Małgorzata Glink też popisywała się tutaj asami serwisowymi. Bardzo mocno przyjmują jednak dobrze Turczynki. Bronimy piłkę, będzie kontra zespołu polskiego. Druga linia, Glinka kapitalnie. 7-4, a więc znów bardzo dobra dyspozycja Małgorzaty Glinki. 40 punktów, przypominam, we wczorajszym spotkaniu. To jest absolutny rekord. No i dzisiaj znowu bardzo dobra dyspozycja. 7-4. Chyba zeszła z dłoni piłka Małgorzacie. Piąty punkt dla Turcji. Zagrywać będzie Esra Gumus. 181 cm ma ta zawodniczka, dobrze blokująca, ale myli się teraz zagrywce, nie wytrzymują nerwowo Turczynki. Prowadzimy 8-5, no i będzie pierwsza przerwa techniczna. Jest dobrze, Polki na razie kontrolują grę, narzucają swój styl gry przeciwniczkom i to jest na pewno bardzo dobre. Andrzej Niemczyk, a to Katarzyna Skowrońska, która bardzo często pokazywana jest przez realizatora telewizji tureckiej. Bardzo dobre mistrzostwa. W ogóle wszystkie Polki grały naprawdę znakomicie. Już jest sukces, ale przecież chcemy, aby był złoty medal. Jeszcze raz atak Małgorzaty Glinki. No fantastycznie, ale tam przecież swoją robotę też zrobiła Magdalena Śliwa. Doskonałe rozegranie. 8-5. Przerwa techniczna zakończona. Turczynki już gotowe do wejścia na boisko. Teraz do linii podchodzą Polki. No i za chwilę gra zostanie wznowiona. Turczynki przeszły jak burza swoją grupę eliminacyjną. Wygrały 4 mecze po 3-0. Dopiero przegrały o pierwsze miejsce w grupie z Niemkami 2-3. Za chwilę jeszcze do tej myśli powrócę, a teraz zagrywają Polki. Małgorzata Niemczyk-Wolski. I bardzo dobra zagrywka. No i Magdalena Śliwa w roli atakującej. Bardzo ładne odegranie piłki. Często to się zdarzało tutaj na tych mistrzostwach. 9-5 o przerwę prosi trener tureckiego zespołu Resat Yazıç Oglar. A więc czteropunktowe najwyższe prowadzenie polskiego zespołu. Jest bardzo dobrze, ale pamiętajmy też, że w siatkówce, szczególnie żeńskiej, 4 punkty potrafią być bardzo szybko roztrwonione. Mieliśmy tutaj tego przykłady nie tylko jeśli chodzi o zespół polski, ale także o inne zespoły. Zdarzają się przestoje, których nie mogły Polki opanować. Teraz jednak są bardzo skoncentrowane. To jest finałowe spotkanie. Wiedzą przecież, o co grają. Bardzo chciały coś w swojej karierze ugrać. No i jest taka szansa właśnie dzisiaj. Już jest srebro, co jest fantastycznym wynikiem, ale walczymy o złoto. Dobra zagrywka. Przyjęły jednak Turczynki. Atak z obejścia. Znakomicie rozegrana piłka do
Aysuch Özbek, grającej w Eczaşibaşı Stambuł, 193 cm wzrostu. Teraz ta zawodniczka na zagrywce, jest kontra i przedziera się przez nasz blok Özlem Öztelik i już prowadzimy różnicą tylko 2 punktów. Nie zdołała tam zablokować Agata Mróz. Bardzo dobra zagrywka po przekątnej. Dorota Świeniewicz bronią atak Turczynki. Będzie kontra. Natalia musiała plasować. Bardzo odrzucona od siatki. I teraz kontra Polek. Dorota Świeniewicz zablokowana. Ale cieszą się Turczynki. Aż podskoczył trener turecki. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Akurat chyba w złym momencie wypowiedziałem te słowa. Zdarzył się przestój, ale teraz będzie trzeba zrobić przejście. No, Magdalena Śliwa jest niezastąpiona w takich właśnie sytuacjach. Ileż piłek wywalczyła właśnie na siatce. To jest trudna sztuka. Trzeba być dobrze wyszkolonym technicznie. Maksymalnie wyczekać do końca. I teraz zdołała przepchnąć piłkę nie byle komu, bo Natalii Hazikoglu. Agata Mróz przyjmują w punkt Turczynki. Szybsza piłka na lewą stronę i nie zamykamy prostej w bloku. Prowadzimy jednak 10 do 9. Zdążyła tam jeszcze Katarzyna Skowrońska, ale piłka po ataku Turczynek minimalnie na aucie. Druga linia, Glinka, świetnie. Doskonały atak po raz kolejny. No i trzeba tę zawodniczkę maksymalnie wykorzystywać, tak jak wczoraj. Bardzo dynamicznie w ataku, wysoko skacze, wysoko łapie piłkę. To właśnie Małgorzata Glinka, to już Magdalena Śliwa. Miały kłopoty z tym przyjęciem Turczynki. Lewa ręka, same wyasekurowały się blokujące zawodniczki. Bardzo dobrze teraz broni Glinka. Będzie kontra, trudna pozycja. Świeniewicz musiała kiwać. W górze mają Turczynki, bronimy i teraz będzie szansa na rozegranie dokładnej akcji. Świeniewicz, plas po prostej, zupełnie zaskoczony blok turecki. No i prowadzimy 12 do 9, znów odskakując przeciwniczką. Kapitalna akcja zespołu polskiego, przede wszystkim w obronie. No i ten plas najwyższej klasy Doroty Świeniewicz. Mają kłopoty z przyjęciem zagrywki Turczynki. Muszą nam dostarczyć piłkę. Jest szansa na kolejny punkt. Szybsza piłka na prawą stronę. Świeniewicz. I 13 do 9. I znowu prowadzimy różnicą 4 punktów. Bardzo mądrze grają Polki w ataku. Nie wszystko trzeba mocno atakować. Czasem też plasem można zdobywać punkty. Tak jak teraz zrobiła to Dorota Świeniewicz. Magdalena Śliwa. W punkt przyjęcie Natalii. Dobrze bronią Polki. Kolejna piłka bardzo ważna, niezbyt dokładnie wystawiona Dorocie Świeniewicz. Dobrze ustawieni jesteśmy jednak w obronie. Kolejna kontra, druga linia, Niemczyk-Wolska. Po taśmie bronią Turczynki, nie możemy skończyć. Doskonale Leśniewicz, jeszcze jedna kontra, Glinka nie zawodzi i jest 14 do 9. Kapitalna sprawa, świetna gra zespołu polskiego i tej zawodniczki, która kończy już 6. albo 7. atak. 14 do 9. I trener turecki prosi o drugą przerwę. Bardzo szybko to się dzieje. Potem już nie będzie mógł brać czasu. Będzie musiał robić zmiany, jeśli będzie chciał przerwać naszą dobrą pasę. Mamy nadzieję, że ta pasa będzie trwała. 14 do 9. Pierwszy set finałowego meczu Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Turcja, Polska, prowadzą Polki. To Andrzej Niemczyk. Bardzo tutaj przeżywa każde spotkanie. Znany i lubiany w Turcji trener. Zresztą ten sam trener 26 lat temu awansował w Tampere też do Wielkiej Czwórki. Tam jednak zajęliśmy 4. miejsce. Dzisiaj mamy co najmniej srebrny medal, ale teraz ten mecz układa się po naszej myśli. Krótka piłka. Znów świetnie broni Dominika Leśniewicz. Czy będzie kontra? Magdalena Śliwa. Glinka. Niezwykle trudna piłka, ale naszczeliła na brok. Zdoleliśmy wyasekurować. Glinka kiwa. No, bardziej chyba trzeba dogrywać do antenki tej zawodnicy. No i to jest to kiwnięcie w martwy punkt. Często to podkreślamy. 4., 5. metr w środek. To są piłki, które bardzo trudno bronić. O właśnie. Ale jest dobrze. Prowadzimy przecież 14 do 10. Natalia Hanikoglu.
Podwójna krótka, czysta siatka, świetne rozegranie Magdaleny Śliwy, ale tam swoją robotę zrobiła Katarzyna Skowrońska, która ściągnęła blok na siebie. Kolejna kapitalna akcja zespołu polskiego, 15-10, Dorota Świeniewicz. Turczynki przedarła się przez nasz blok. Estragomus, później trzeba skakać do tej zawodniczki, zwracał na to uwagę Andrzej Niemczyk, to jedna z tych zawodniczek, które prowadził tutaj w Turcji. No a zagrywać będzie kapitan zespołu, Özlem Oselik. Podająca piłka trudna do przyjęcia, przesunięta krótka o 1,5 metra w lewą stronę. Katarzyna Skowrońska, to jest to, o czym mówiliśmy, o tej olbrzymiej roli, jaką spełnia zawodniczka chodząca na krótką. Teraz właśnie przedtem ściągnęła blok na siebie, a teraz dobre rozegranie Magdaleny Śliwy, przesunięta piłka. Katarzyna Skowrońska kończy, jest 16-11 i jest druga przerwa techniczna. Polki kontrolują grę i jesteśmy na najlepszej drodze do wygrania pierwszego seta, ale na pewno jeszcze trzeba będzie walczyć, bo Turczynki nie powiedziały ostatniego słowa, to jest pewne. Jeśli tylko zdobędą 2-3 punkty, czego oczywiście nie życzymy sobie i nie życzymy Turczynkom, no to mogą być bardzo groźne. Wtedy natychmiast włącza się ta publiczność 10-tysięczna w hali Atatürka i jest zawsze bardzo groźnie dla każdego zespołu. Wczoraj tego nie wytrzymały Holenderki, które przegrały tutaj gładko 0-3 z Turczynkami, a Holenderki to teoretycznie przynajmniej zespół lepszy od Turczynek, tyle że no, publiczność drużynie Holandii nie dała po prostu pogryć. Katarzyna Skowrońska też jest teraz mocno deprymowana, ale no niewiele brakowało, piłka zatańczyła tam na taśmie i mogła równie dobrze spaść po stronie Turczynek, spadła jednak po naszej, ale nie jest źle, bowiem prowadzimy 16-12. Agata Mróz teraz pod siatką, zmiana w zespole tureckim, podwyższenie bloku, opuszcza boisko Behar Urcu, a w jej miejsce Mesude Kujan. Wczoraj też widzieliśmy te zmiany, w ogóle w wielu spotkaniach 195 cm wzrostu potrafi złapać w bloku na wysokości 292 cm, tak mówią oficjalne statystyki. Jest na pewno bardzo groźna, ale jest dobre przyjęcie. Szybsza piłka, Glinka. Po raz kolejny znakomicie. Nie przeszkadza jej podwójny blok. Łapie na swojej wysokości, bardzo dynamicznie. Podchodząc do tego ataku, jest na razie nie do zatrzymania. Oby jak najdłużej, 17-12. Małgorzata Glink. Staje teraz bliżej, a więc Polki zmieniają zagrywkę. No i zabrakło kilkunastu centymetrów. 13-17. Zagrywają Turczynki. Esra Gumus. Znów jest dobre przyjęcie. Krótka piłka. Agata Mróz zablokowana. Wyasekurowała ją Niemczyk. Wolska na prawą stronę. Glinka plasuje. Dobrze bronią Turczynki. Będzie kontra Natalia Hanikoglu. Ale też my świetnie w obronie. Niedokładne to rozegranie. Nie było tam Małgorzaty Niemczyk-Wolczyk na lewej stronie. Ale w dalszym ciągu piłka w grze. Glinka, będzie teraz szansa na wyprowadzenie dokładnej akcji. Kapitalnie. Magdalena Śliwa. Mamy bardzo ważny punkt. 18-13. Po takiej wymianie z obu stron, po kapitalnych obronach i kontratakach, do nas należy ostatnie słowo. I będzie zagrywać Małgorzata Niemczyk-Wolski. Miała kłopoty z przyjęciem libero zespołu tureckiego, przekątna, ale doskonale w obronie teraz Polki kontra. Oj, szkoda, takich piłek szkoda, to zawsze bardzo boli w siatkówce, jeśli obroni się mocny atak. No i potem jest kontra, z której jest aut, ale nie miejmy pretensji do Małgorzaty Niemczyk-Wolskiej. Będzie szansa na kolejny punkt, państwo widzą, co teraz robi Agata Mróz. Na jakiej szybkości idzie na krótką, przyjęła piłkę. Bardzo szybka ręka. Nie miały nic do powiedzenia Turczynki. Nawet realizator nam tej akcji nie pokazuje. Prowadzimy 19-14, a to Agata Mróz. Teraz dobrze Turczynki w przyjęciu. Punkt na 1,5 metra. To wystarczy, aby rozegrać krótką piłkę. Wraca
Nelly Han, leworęczna zawodniczka w miejsce Pelin Celik, a więc znów będzie groźnie, jeśli chodzi o atak w zespole tureckim. Powraca także Bahar z jedynką. To są standardowe zmiany w zespole tureckim. 15 do 19 zagrywają Turczynki. No i w siatkę mamy 20 punkt. Cieszą się Polki. 5 punktów brakuje do wygrania pierwszej partii. Ucichła tutaj trochę ta sala. To jest najlepszy sposób na to, aby kibice nam za bardzo nie dokuczali. Prowadzić zdecydowanie, ależ kapitalnie zamknęła teraz prostą Dorota Świeniewicz. Piłka spada pod nogi Nezi Handemir, która jest przecież groźna w ataku. Doskonale Polki skoczyły w tempo. Katarzyna Skowrońska przed chwilą na Państwa ekranach też tam dołożyła rękę do tego bloku, ale już mamy następną akcję. No, biegała Magdalena Śliwa. Dobry atak Turczynek. Zwróćmy raz jeszcze uwagę. Przesunięta piłka znowu na 1,5 metra. Trudna do zablokowania. Trafiła jeszcze w dziurę między dwoma blokującymi zespołu polskiego. Po taśmie teraz podbiła jednak Świeniewicz. Krótka piłka out. Ale siatka. Siatka u Turczynek. Tak pokazuje Słowak. A nawet pokazał, że było po bloku. No, ja widziałem, że siatka się bardzo ruszała. To jest chyba mniej istotne, najważniejsze, że mamy punkt 22 do 16. No i chyba nie powinniśmy sobie dać wydrzeć tej przewagi. Kiwnięcie tuż za blok. Raz została zatrzymana Nezil Handemir, ta zawodniczka z numerem 17. Teraz bardzo precyzyjnie kiwnęła na trzeci metr. Turczynki przegrywają 17 do 22. Kapitan zespołu Ostelik na zagrywce. Dokładne to przyjęcie, ale poradziła sobie świetnie Małgorzata Glinka. Miała piłkę na siatce, nie mogła atakować. Przepchnęła tam po rękach. Bardzo mądrze. I jest 23 punkt dla zespołu polskiego. Katarzyna Skowrońska. Przydałby się na pewno as serwisowy. I jest bardzo dobra zagrywka. No i tu się pospieszyła teraz Małgorzata Glinka. Chciała za szybko skończyć piłkę. Nie była chyba dobrze ustawiona. Ale mają Polki zagrywkę. Tam jednak była siatka dotknięta przez którąś z Turczynek. 24 do 17. Piłka setowa po taśmie. Zaskoczone Turczynki. Daleki aut i 25 do 17. Polki wygrywają pierwszego seta. No i drodzy Państwo, jesteśmy coraz bliżej Mistrzostwa Europy. Usłyszymy się ponownie po kilku minutach. Witam ponownie Sankary z Harry Atatürka, Tomasz Swędrowski. Prowadzimy w całym meczu 1 do 0. Finał Mistrzostw Europy Polska-Turcja. Wygrany pierwszy set przez Polki 25 do 17. A teraz jest 1 do 1. Zaczęło się od dobrej zagrywki polskiego zespołu. Asa serwisowego Magdaleny Śliwy. Ale Turczynki teraz zdobyły punkt. Jest dobrze. Polki grają swoją grę i to jest najważniejsze. Kontrolowały pierwszego seta od początku do końca i odniosły zasłużone zwycięstwo. No ale teraz też trzeba będzie grać podobnie, utrzymać ten styl gry, z którym nie radzą sobie na razie przynajmniej Turczynki. Ale to jest zespół, który jeśli zdobędzie 2-3 punkty, natychmiast budzi się do walki. Jest trudny do zatrzymania przy pomocy tej niesamowitej ponad 10-tysięcznej publiczności. Jakieś problemy z ustawieniem, mamy przerwę w meczu. Przypomnę, dzisiejsze spotkanie sędziują Iwan Mokry ze Słowacji i pani Karina Zachorcowa z Czech, para słowacko-czeska. Jest jakiś problem w drużynie tureckiej, zmiana z numerem 12. W drużynie tureckiej Ciglem Chan. No i wygląda na to, że już jest wszystko w porządku. Jeśli był jakiś problem z ustawieniem, to myślę, że powinien być przyznany punkt polskiemu zespołowi. Wszystko to się przedłuża. Oby tylko Polki nie zostały wybite z uderzenia. Teraz konsultacja pary czesko-słowackiej. Cigdem z numerem 12 właśnie na Państwa ekranach. Ta zawodniczka, która przed chwilą pojawiła się na boisku. Małe zamieszanie, ale wygląda na to, że
Wszystko w porządku, zdenerwowany trochę Andrzej Niemczyk. Tą przedłużającą się przerwą dyskusję przy stoliku to Natalia Hanikoglu, która no w pierwszym secie sobie nie pograła, ale musimy uważać, to jest zawsze bardzo groźna zawodniczka. I w dalszym ciągu dyskusje z sędziami. Magdalena Śliwa, kapitan zespołu, podchodzi teraz do sędziego. Trudno mi powiedzieć z mojego stanowiska, o co dokładnie chodzi, ale wygląda na to, że problem został wyjaśniony. 1-2-0, a zatem Turczynki straciły punkt przez błąd ustawienia i bardzo słusznie. Nie podoba to się teraz publiczności, ale Polki prowadzą 2-0 i w dalszym ciągu nie możemy rozpocząć tej gry. Nie zgadzają się sędziowie ze sobą teraz, a więc no, jest zamieszanie, którego tutaj chcieliśmy uniknąć. Protestuje turecka publiczność. No i zaraz zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje. Było 1-1. Punkt został zabrany Turczynkom. To pierwszy sędzia, najmłodszy sędzia na tych mistrzostwach Europy, pan Iwan Mokry. No i teraz sędziowie się trochę pogubili. Jeszcze trzeba przestawić o jedną pozycję ustawienie, które wypisał trener turecki. No i miejmy nadzieję, że teraz jest wszystko w porządku, ale najważniejsze jest to, że Polki mają punkt, a więc prowadzimy w drugim secie 2-0. Przypomnę, pierwsza partia wygrana 25-17. No i właśnie po tej przerwie Magdalena Śliwa zagrywa fałd. A zatem jest pierwszy punkt dla Turczyny. Schyliła się tam libero zespołu tureckiego. Gulden Kajalar. Teraz dobre przyjęcie Dominiki Leśniewicz. Podwójna krótka. Całe szczęście. Bardzo wysoko złapała Dorota Świeniewicz, bo nie było to najlepsze rozegranie na podwójny blok. Dość czytelna akcja zespołu polskiego, ale zakończona punkt. Małgorzata Glinka. Świetne zawody, świetne mistrzostwa. Wczoraj kapitalne spotkanie przeciwko Niemkom. Dzisiaj też dobra pierwsza partia. Dobrze ustawiony blok Polek. Dotykają siatki. Turczynki to po pierwsze, a jeszcze potem cztery odbicia. A więc to był atak w taśmę. Tak zdecydował sędzia. Mniej to istotne teraz. No, odpowiedź bardzo dobra. Atak z tyłu, krótka, przesunięta, bardzo ładne rozegranie i dobry atak Estry Gumus. 2-4. A to Nezil Handemir. Mocno, ale w siatkę i mamy piąty punkt. Będzie na zagrywce Katarzyna Skowrońska. Nie najgorzej też zagrywa, odrzuca przeciwniczki od siatki. Teraz as serwisowy, na który czekaliśmy w dzisiejszym spotkaniu i Polki prowadzą 6-2. Niesamowita sprawa. Pierwszy set, przypominam, 25-17, teraz 6-2. I już trener turecki zmuszony o wzięcie czasu dla swojego zespołu. Oczywiście jeszcze tego meczu nie wygraliśmy, ale Polki grają dobrze. Mówiłem o tym wielokrotnie, że zespół turecki gra dobrze, ale nie jest to na pewno najlepszy zespół, jeśli chodzi o te mistrzostwa Europy. Jest spokojnie do ogrania. Ma przede wszystkim dwie tylko zawodniczki, na których oparta jest gra Nezil Handemir z 17 i Natalia Hanikoglu. Jeszcze na libero nie najgorzej radzi sobie Kajalar, a Polki mają bardzo wyrównany skład. To zdobywanie punktów się rozkłada i teraz Katarzyna Skowrońska potężnie zagrywa, no i jest 7-2. Bezradne Turczynki, a Polki grają jak w transz. Trwa ta wyliczanka tam pod siatką i bardzo dobrze przekazują sobie ustawienie Turczynek Polki, aby nie dać się potem zaskoczyć w ataku. I znowu Skowrońska potężnie, trzy kapitalne zagrywki, po których zdobywamy punkty 8-2 i będzie pierwsza przerwa techniczna w drugim secie. Coś niesamowitego. No, Polki grają jak w transie. Jesteśmy coraz bliżej historycznego złotego medalu.
Oczywiście ten mecz jeszcze się nie zakończy. Widzą Państwo radość na twarzach i zawodniczek tam przez chwilę. Fizjoterapeuta Tomasz Karakuła w głębi. Alojzy Świderek, drugi trener, a to nasze bohaterki, bo chyba trzeba tak powiedzieć. I Andrzej Niemczyk. Bardzo dobrze prowadzi polski zespół. W zupełnie inny sposób niż to robią inni trenerzy. Ma znakomity wpływ na wszystkie polskie zawodniczki. Czasami nawet na czasie niewiele mówi, bo przecież co można w takiej chwili przekazać? 2-3 zdania. Więcej mają do powiedzenia sobie same zawodniczki. I jak widać teraz w optymistycznych nastrojach powracają do gry. Prowadzą przecież 8-2. Kończy się pierwsza przerwa techniczna. 3 kapitalne zagrywki Katarzyny Skowrońskiej. Teraz Katarzyna ponownie na zagrywce. I znów bardzo mocno mają kłopoty z przyjęciem Turczynki. Późno, trzeba skoczyć do bloku. Jest tam Magdalena Śliwa. Będzie kontra polskiego zespołu. Małgorzata Niemczyk. Wolska świetnie wybija po rękach Esry. Obraca w prawą stronę. I prowadzimy 9-2. A więc uspokoiliśmy tę 10-tysięczną publiczność. Nie radzą sobie z nami Turczynki. Esra Gumus. Krótka piłka wybroniona jednak przez zespół turecki. Odpowiedź bardzo ładna. Atak z obejścia. Aysun Özbek. Broniła Dominika Leśniewicz, ale to uderzenie było niezwykle mocne. Aż tam się przewróciła. Teraz trzeba powycierać dokładnie boisko. Tu jest bardzo gorąco. Nie najlepiej działa ta klimatyzacja, więc każde zetknięcie zawodniczek z podłożem. Potem trzeba wycierać oczywiście to boisko, a teraz kolejny atak Małgorzaty Glinki. No fantastycznie gra polska zawodniczka. Niewiele tam miała miejsca między rękami a antenką, ale zmieściła się, no, najwyższa forma. I bardzo mocno Glinka, będzie piłka przechodząca, Agata Mróz. Bardzo dobrze, że się nie decydowała na atak, tylko skoczyła do bloku agresywnie nad garstkami. To wystarcza. Takie zagranie często jest o wiele skuteczniejsze niż ryzykowny atak z przechodzącej piłki. Prowadzimy 10-4. Małgorzata Glint. Siatkę ryzykowała, nie szkodzi. Oczywiście ta przewaga jest wyraźna. Teraz trzeba tylko dobrze przyjąć zagrywkę. Często też pokazywana Natalia Hanikoglu. Tutaj skrót na Dominikę Leśniewicz. Piłka jeszcze zahaczyła o taśmę. Druga linia, Glinka kiwa. Wraca piłka na naszą stronę. Niemczyk Wolska, pojedynczy blok. Wykorzystuje to znakomicie nasza zawodniczka, która od przyszłego sezonu będzie grała w dalekim Chabarowsku. I niemalże prosto z Turcji udaje się właśnie do Rosji. Zagrywka po przekątnej przyjęła Natalia Hanikoglu. Druga linia trochę na raty atakowała Turczynka z numerem 17, Nezil Handemir. No i Polki mają 12 punkt i o drugą przerwę prosi trener turecki. I znów jest bardzo dobry wynik dla nas. Dwie przerwy wykorzystane zatem trenera tureckiego, a więc nie będzie już miał więcej okazji. Będzie miał tylko jeszcze przerwę techniczną, na którą miejmy nadzieję będziemy schodzić z wysokim prowadzeniem. Na razie jest bardzo dobrze, 12-5. Zagrzewają się Polki do boju tutaj. Ten atak leworęcznej zawodniczki tureckiej Nezil Handemir z numerem 17, ale też świetnie ustawiony blok Polek. Do niej trzeba bardzo późno skakać. I tak też zrobiły to Polki. Wracamy do gry. Małgorzata Niemczyk-Wolska. Nie radzą sobie z naszą dobrą zagrywką Turczynki. Mamy kontrę. Druga linia. Niemczyk-Wolska. Boisko. Czekałem na decyzję sędziego. Zastanawiał się przez chwilę. Spojrzał na liniowych. No i jest boisko. 13-5. Małgorzata Niemczyk-Wolska. Świetny atak z drugiej linii. I co ciekawe,
Tam z piątej strefy to są rzadko wyprowadzane ataki, ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć. Kiwnięcie w środek. To są bardzo trudne piłki do obrony. Nie poradziły sobie teraz Borki. Bardzo rutynowana Nezilhan. Demir została już dwa razy zablokowana, a może nawet trzy teraz zmuszona do kiwania. Robi to bardzo skutecznie. Zmiana w zespole tureckim. Opuściła boisko Demir. Ale Polki teraz w ataku. No i znów potężnie Małgorzata Glinka. No nie mam słów już uznania dla tej zawodniczki, dla jej kapitalnych ataków. Państwo widzą, jak wychodzi w górę Maria Liktoras w miejsce Agaty Mróz. Wczoraj też ta zmiana. Dobrze grała Maria Liktoras. Grała tutaj w kilku spotkaniach. Ona najpóźniej dołączyła do reprezentacji Polski. Od dwóch lat ma obywatelstwo polskie. Występowała w Nafcie Gaspiła, teraz w Winiarach Kalisz. No i jest na zagrywce. Znowu mają kłopoty Turczynki. Teraz trzeba bardzo późno skoczyć. No i właśnie za wcześnie zrobiły to Polki. Skacząc do Nezilhan Demir. Turczynki mają siódmy punkt, a my mamy już 14 punktów. A więc wysoka przewaga. To Katarzyna Skowrońska. Zagrywają jednak Turczynki. Dobre przyjęcie Niemczyk Wolskiej. Świeniewicz, out! Out. Sędzia liniowy oczywiście pokazał, że było boisko, ale nie uznał tej decyzji Słowak i dobrze zrobił, bo out był wyraźny. No, to są właśnie sędziowie liniowi. Skąd my to znamy? Świetnie ustawiony blok Polek, ale rozegranie na potrójny blok to jest zawsze błąd tureckiej rozgrywającej, nie nasz to problem. 16 do 7. Zespół turecki na razie jest kompletnie rozbity i z wysoką przewagą schodzimy na przerwę techniczną. Widzą Państwo wynik, to drugi set, pierwszy. Wygraliśmy 25 do 17. Ja tylko przypomnę, że jeszcze nigdy na Mistrzostwach Europy nie zdobyliśmy złotego medalu. Ostatni raz byliśmy w finale 32 lata temu w Izmirze. Przegraliśmy wtedy jeszcze ze Związkiem Radzieckim i tam w tym zespole grała Barbara Hemmer-Niemczyk, a więc mama Małgorzaty Niemczyk-Wolski. I po tylu latach teraz córka pani Hemmer-Niemczyk gra w finale i jest na najlepszej drodze do zdobycia historycznego złotego medalu. Potem w 71 roku był brąz w Reggio Emilia, a potem w 77 czwarte miejsce w Tampere i tam już zespół prowadził trener Andrzej Niemczyk, ojciec Małgorzaty. Wracamy do gry po przerwie technicznej. Przyjęły Turczynki. No i teraz nie możemy już od dwóch akcji zatrzymać. Nezilhan Demir od razu podrywa się publiczność turecka, ale ta przewaga jest znaczna. 8 punktów to jest dużo, nawet w żeńskiej siatkówce. Trzeba jednak grać bardzo czujnie i uważnie. Bardzo dobrze Dominika Leśniewicz. Z prawej strony Dorota Świeniewicz przebiła się przez blok, ale bardzo dobrze grają Turczynki. No i zaczyna się dobra gra zespołu tureckiego. Musimy zdobyć punkt. Zdaje się teraz to mówić Andrzej Niemczyk. Podbiegł tam do linii. Doskonale ominęła blok Nezilhan Demir. Trzeba przyjąć zagrywkę. Jest dobre przyjęcie. Szybsza piłka do Małgorzaty Glinki. Już uciszona publiczność w hali Atatürka w Ankarze. Niezawodna. No 100% chyba w ataku Małgorzaty Glinki. 17 do 9. Teraz bardzo dobra zagrywka Doroty Świeniewicz. Mają kłopoty Turczynki. Będą musiały nam przebić na drugą stronę. Będzie szansa na kontrę. Pojedynczy blok. Niemczyk-Wolska. No i jest 18 do 9. No nie wyobrażam sobie, aby Polki mogły dać sobie wydrzeć zwycięstwo w tym drugim secie. Dorota Świeniewicz. Konsekwentna zagrywka. Tam celowana libero, która dzisiaj bardzo niepewnie czuje się w tym przyjęciu. Gubią się Turczynki. Będzie szansa na kontrę. Za nisko chyba rozegrana piłka do Skowrońskiej. I wykorzystują to Turczynki. Estragumus. Bardzo ładnie obróciła po prostej. Też miała niewiele miejsca. Ale prowadzimy 18 do 10.
Trener turecki cały czas przy linii, pokrzykuje tam. Özilhan, przyjmujemy bardzo dobrze zagrywkę. I któż inny mógł atakować? Oczywiście Małgorzata Glinka. A więc no, wygra tutaj na pewno klasyfikację najlepiej punktujących zawodniczek, to jest pewne. Ale drodzy Państwo, bardzo możliwe, że Polska dzisiaj zdobędzie złoty medal Mistrzostw Europy. Jesteśmy na najlepszej drodze, oby tylko nic się nie zacięło w polskim zespole. Przechodząca piłka, szkoda, że nie skończyła. Małgorzata Niemczyk-Wolska, kontra, przedarła się przez siatkę. Nesilhan Demir, o ta zawodniczka z numerem 17, o której tyle już dzisiaj mówiliśmy. Bardzo mocno atakuje, potrafi obrócić w decydującym momencie. Tak też teraz zrobiła, miała trochę szczęścia, bowiem piłka zahaczyła o taśmę. No i punkt mają Turczynki. Małgorzata Niemczyk-Wolska zablokowana, ale aut. I mamy 20 punkt. 20 do 11. Spokojnie, jeszcze tam była. Na wszelki wypadek Dominika Leśniewicz, zagrywają Polki. Małgorzata Glinka. Mocno, ale w siatkę nic się nie stało. Niewiele brakowało, piłka uderzyła w taśmę. W dalszym ciągu wysoko prowadzimy, ale trzeba dowieść to zwycięstwo do końca. Jest dobre przyjęcie w zespole Polski. Maria Liktoras kapitalnie w tempo poszła na daleką, przesuniętą, krótką piłkę. Jeszcze raz ta akcja. To się może podobać nawet tureckiej publiczności, która natychmiast znowu umilkła. I mamy zagrywkę. Małgorzata Niemczyk-Wolska, to Maria Liktoras, która tak świetnie przed chwilą atakowała. Niedokładnie Turczynki, druga linia, nie wiem czy tam nie przekroczyła linii trzeciego metra Nesilhan, jednak nie. No, sugerował to teraz Andrzej Niemczyk. Sędzia słowacki był jednak innego zdania. 13 do 21. Szybsza piłka na lewą stronę, Świeniewicz. Bronimy, jeszcze jedna szansa, Małgorzata Glinka po rękach, świetnie, tym razem do środka. Tam nie było Turczynek i 22 do 13. No nie ma słów uznania dla całego polskiego zespołu, ale dla Małgorzaty Glinki w szczególności. A po drugiej stronie siatki przed chwilą Estra Gumus, Maria Liktoras. Mocno, ale faul. Troszkę za dużo zepsutych tych zagrywek. Polki grają na coraz większym luzie, ale muszą uważać. Tu trzeba być skoncentrowanym do końca. Zespół turecki będzie na pewno niebezpieczny do ostatniej piłki. I z tyłu teraz z dużą swobodą Katarzyna Skowrońska i widzą Państwo radość na twarzach Polek. One wierzą w zwycięstwo i są pewne chyba tego zwycięstwa. Wszystko układa się po naszej myśli. 23 do 14. No i dotknięcie siatki przy tym ataku, ale nawet gdyby tego dotknięcia nie było, piłka wracała po dobrym naszym bloku na boisko zespołu tureckiego. Nesilhan Demir dotknęła siatki, a zagrywa Magdalena Śliwa. Znów świetny blok Polek, Dorota Świeniewicz. 25 do 14, piłka setowa, wygrywamy seta i prowadzimy, drodzy Państwo, 2 do 0. Już tylko jednej partii brakuje nam do upragnionego złotego medalu. Usłyszymy się ponownie po kilku minutach. Hala Atatürka, fankarze, Tomasz Sędrowski, witam ponownie. Prowadzimy 2 do 0 w finałowym meczu Mistrzostw Europy z reprezentacją Turcji i teraz jest 1 do 1 w trzecim secie. Zaczęło się od pierwszego punktu Doroty Świeniewicz, teraz bardzo dobrze Esra przebija się przez nasz blok. Pierwsza partia wygrana przez zespół Polski, 25 do 17, druga 25 do 14, zupełnie rozbite Turczynki, ale teraz trzecia, najtrudniejsza partia. Wiele o tym mówią trenerzy siatkarscy. To tkwi w głowach zawodników. Prowadzą 2 do 0. Wydaje się, że wszystko potoczy się łatwo i często się wtedy tę trzecią partię przegrywa. Miejmy nadzieję, że tak dzisiaj nie będzie. Chociaż teraz znowu Esra świetnie z lewej strony ucieka polskiemu blokowi. I znowu po prostej mocno atakuje. 2 do 2. Ważne te pierwsze piłki. Gdyby Polkom udało się odskoczyć tak jak w pierwszych dwóch setach, myślę, że będzie po meczu, ale Turczynki, to już ostatnia szansa dla nich.
One też przegrywały z Niemkami w meczu decydującym o pierwszym miejscu w grupie pierwszej 0-2 i potrafiły dojść swoje przeciwniczki na 2-2, przegrały jednak 2-3, za co Niemki tutaj były bardzo nielubiane w kolejnych spotkaniach. Psuje Katarzyna Skowrońska, ucieka jej piłka znowu. Chciała zagrać do linii, gdzieś mniej więcej granicę 7 metra. Jest 3-3. No i Estra, która tutaj zrobiła 2 punkty. Bardzo żywiołowo reagujący trener turecki. A Małgorzata Niemczyk-Wolska potężnie, mocno przesunięta piłka. Była tam wcześniej Maria Liktoras, zaobserwowała blok. Szybsza piłka do Małgorzaty Niemczyk-Wolskiej. Atak po przekątnej, jest 4-3. Małgorzata Glimp. Natalia jednak przyjęła bardzo dobrze. Nie bronią Polki. No i jest walka punkt za punkt. Tego należało się spodziewać. Turczynki na zagrywce z piątką. Aysun Özbek, skrót tam bardzo jest dobrze ustawiona. Leśniewicz, druga linia. Świetnie. Małgorzata Niemczyk-Wolsk. Oczywiście Małgorzata Glinka. Proszę wybaczyć ten błąd, ale tutaj emocje są olbrzymie. Niezawodna Małgorzata Glinka atakuje dosłownie każdej pozycji. Czy z prawej strony, czy z lewej, czy z drugiej linii. Nie ma żadnego znaczenia. Zdobywa punkty. Prowadzimy 5-4, ale teraz dobra odpowiedź. Agresywne kiwnięcie rozgrywającej. Bachar Urs. Mało agresywnie chyba skoczyła tam, bez przekonania, Dorota Świeniewicz do tego bloku. No i jest 5-5. Maria Liktoras zablokowana, będzie jednak kontra. Glinka wsiadł, pierwsza pomyłka Małgorzaty Glinki. Bardzo możliwe, że ta piłka była za nisko rozegrana, ale Turczynki wychodzą na prowadzenie i od razu zrywa się doping tureckiej publiczności. Świeniewicz, obroniona piłka przez libero, kiwnięcie za bloki, 7-5. No i wzmaga się ten doping ponad 10-tysięcznej publiczności, bowiem Turczynki prowadzą 7-5. Nie możemy dać im pograć. Właśnie dobrze teraz Maria Liktoras, uruchomiony środek, trzeba grać chyba bardzo dużo środkiem. To jest metoda na zespół turecki. To przynosiło nam punkty w poprzednich 2 setach. 6-7 i teraz mocno znowu deprymowana Maria Liktoras. No i psuje zagrywkę. Chyba tego nie wytrzymała. 8-6 będzie przerwa techniczna. Na pewno przyda się to naszemu zespołowi. A teraz Państwo słyszą Turkije, Turkije. I tak już będzie tutaj do końca. Daliśmy trochę pograć zespołowi tureckiemu, no i natychmiast przegrywamy 6-8. Nie ma oczywiście żadnej tragedii, bowiem prowadzimy 2-0 i wiemy, że Polki potrafią wychodzić z trudnych sytuacji. Wczoraj było o wiele gorzej i potrafiliśmy się podnieść, przegrywając 1-2 z Niemkami. Wygraliśmy trzeciego seta, czwartego 25-22, potem był tiebreak, było 15-9, ale miejmy nadzieję, że ta walka zakończy się już teraz w tym trzecim secie. Dwupunktowe prowadzenie to naprawdę bardzo niewiele. Występy artystyczne oczywiście na samym początku, uroczyście powitany zespół turecki, one tutaj wybiegały przy specjalnych światłach. Polki za to przywitane gwizdami, ale potem już po hymnie były brawa. A więc nieźle, myśleliśmy, że będzie gorzej, jeśli chodzi o publiczność w dzisiejszym spotkaniu. No i Państwo teraz to widzą, co zagrywa Magdalena Śliwa. Kapitalnie z drugiej piłki, wolne pole. Już tak robiła w meczu z Holenderkami, kiedy mecze rozgrywane były w Antalii, 7-8. No i znów po rękach. Nie możemy zablokować w tym trzecim secie. Zawodniczki z numerem drugim teraz atakowała właśnie Estra Gumus. Trzeba do niej później skakać do bloku, ale myli się teraz w zagrywce Cigdem Chan. 8-9.
Dorota Świeniewicz. Po przekątnej przyjmują jednak Turczynki. Dobrze ustawiony polski blok. Późno, teraz trzeba skoczyć albo ustawić się w obronie. Nie ma nawet takiej potrzeby, bowiem Natalia Hanikoglu atakuje w siatkę i już jest remis. Dorota Świeniewicz. Leworęczna zawodniczka zespołu tureckiego nie skończyła, za to doskonała odpowiedź Polek. Dobrze obroniona piłka, jest kontra z prawej strony po przekątnej. Małgorzata Niemczyk-Wolska nie zdążyła tam. Środkowa zespołu tureckiego i wychodzimy na prowadzenie 10-9. Ponownie Dorota Świeniewicz. Spadająca piłka wysoko na lewą stronę. Musimy uważać na kif właśnie teraz. Glinka mocno, bardzo trudna pozycja do ataku, sprawiła dużo kłopotów zespołowi tureckiemu. Także teraz mamy piłkę na kontrę. Małgorzata Niemczyk-Wolska. Ależ niesamowity blok pojedynczy. Esry Gumus. To jest wyróżniająca się zawodniczka w tej trzeciej partii. A taki blok może robić duże wrażenie. Dziesięć do dziesięciu. Nezil Handemir. Aut. Na szczęście autsują Turczynki po swoich dobrych akcjach. Potem zagrywki. Mamy 11 do 10. Poklepują tam się Polki. Pobudzają do gry, bo ten set będzie na pewno bardzo ciężki. Ale mówię, gdyby udało się odskoczyć chociaż na parę punktów, wtedy będzie o wiele łatwiej. Katarzyna Skowrońska. Trzy doskonałe zagrywki dzisiaj, po której zdobywaliśmy punkty. I teraz też bardzo mocno będzie piłka na siatce. Małgorzata Glinka kapitalnie z przechodzącej piłki. Jest 12 do 10. Coraz lepiej i coraz bliżej złotego medalu. I widząc, co się dzieje, trener reprezentacji Turcji prosi o przerwę. A więc przegrywaliśmy 6 do 8. Daliśmy trochę pograć zespołowi tureckiemu. Teraz prowadzimy 12 do 10. Co znaczy mocna zagrywka, Państwo widzą. Odrzucony zespół od siatki. Często piłki wracają na naszą stronę. Potrafimy skończyć, to ważne, albo agresywnym blokiem, albo uderzeniem, tak jak przed chwilą. Małgorzata Glinka, grająca dzisiaj kapitalnie. A to trener Andrzej Niemczyk. Cały mokry oczywiście. Często przeciera czoło, a to Titia Sustring, zawodniczka zespołu holenderskiego. Holenderki długo tutaj nie mogły pozbierać się po przegranym meczu z Niemkami o brązowy medal. Było dużo płaczu, ale teraz już widzę uśmiechnięte. Psuje Katarzyna Skowrońska. Szkoda, bo to jest zepsuta zagrywka po przerwie. To często wybija zespół z uderzenia i na to też zwraca uwagę trener Andrzej Niemczyk. Zagrywać będzie Estra. Bardzo dobra zawodniczka. Bardzo dużo punktów zrobiła w dzisiejszym spotkaniu. Jest dobre przyjęcie. Przesunięta krótka Maria Liktoras. Świetnie gra na zmiany. Tutaj na Mistrzostwach Europy. To jej trzecie spotkanie. I teraz Izabela Bełcik. Zmiana na pozycji rozgrywającej. Magdalena Śliwa siada na ławce. Będzie trochę wyższy blok. Takie zmiany tutaj stosował podczas tych mistrzostw Andrzej Niemczyk. Prowadzimy 13 do 11. Spadająca piłka. Poradziły sobie jednak Turczynki. Będzie szansa na 14 punkt. Bełcik krótka, zablokowana Liktoras. No, nie czuje chyba dobrze Maria Liktoras z tego rozegrania Izabeli Bełcik. Nie było tam tempa przy tej krótkiej piłce. Tracimy punkt. Dobre przyjęcie. Druga linia nie kończy tego ataku Glinka. Teraz dobra obrona i będzie szansa na kontrę. Świetnie Małgorzata Niemczyk-Wolska, uniesiona ręka w geście triumfu. No i mamy 14 punkt. Podszedł teraz do linii Andrzej Niemczyk. Tłumaczy coś Izabeli Bełcik. Tej zawodniczce, która przed chwilą weszła na rozegranie, zmieniła Magdalenę Śliwę. A teraz Małgorzata Niemczyk-Wolska. 14 do 12.
Niezbyt mocna ta zagrywka, przyjęły bez problemu Turczynki. Natalia trafia w dziurę w naszym bloku między Bełcik a Liktoras. Będą zmiany w zespole tureckim, powrotne Nezilhan i Bahar powracają na boisko w miejsce Pelin Celik i Ozlem Oscelik, a więc zagrywają teraz Turczynki. Prowadzimy 14-13. Świeniewicz świetnie ucieka tureckiemu blokowi. Atak po przekątnej, tak jak lubi. Tam często atakowała podczas tych mistrzostw. Właśnie w kierunku narożnika boiska. I Maria Liktoras. Na palce, ale wrzucone trochę w siatkę Turczynki. Nieporozumienie. Mamy 16 punkt. Jesteśmy coraz bliżej złotego medalu Mistrzostw Europy. Będzie druga przerwa techniczna, na którą schodzimy z 3-punktowym prowadzeniem. To jest bardzo ważne. Uspokaja teraz Andrzej Niemczyk. Ma indywidualną rozmowę z Izabelą Bełcik. Ona tutaj grała też dobrze na zmianach na tych Mistrzostwach Europy. Szczególnie chwalona była tutaj za mecz z Bułgarkami. Weszła w trudnym momencie w 5. secie. Popisała się kilkoma znakomitymi rozegraniami. No i w dużej mierze dzięki właśnie jej zagraniom Polki potrafiły rozstrzygnąć bardzo trudne spotkanie na swoją korzyść 3-2. Teraz jest 16-13. Prowadzimy w całym meczu 2-0. No i już bardzo niewiele brakuje do tego upragnionego złota. Kto by pomyślał przed mistrzostwami, że Polki będą grać w finale. Byli tacy oczywiście, co wierzyli. Mówił też Andrzej Niemczyk, że chce wygrać medal, ale równie dobrze mogliśmy znaleźć się poza ósemką. No i teraz medal mamy na pewno. I to bardzo prawdopodobne, że będzie to medal z tego najcenniejszego kruszt. Jeszcze jedna zmiana. Powraca Ozlem na boisko, a więc powraca trener Turczynek do pierwszego ustawienia i chyba wykorzystał 6 zmian. Nie wiem, czy dobrze zauważyłem sygnalizację sędziego, ale wróćmy teraz do gry. Dobrze Polki w obronie, chociaż niezbyt dokładnie tam. Małgorzata Glinka, kiwnięcie za blok, zorientowała się Małgorzata Niemczyk-Wolska, szybka piłka do Świeniewicz. To jest za dużym łukiem ta piłka leciała, za wysokie to kiwnięcie. Zdołały Polki obronić. Nie, jednak nie. Protestują Turczynki, że piłka tam już była w boisku. W każdym razie jest 14 punkt. A nie, jednak świetna obrona Małgorzaty Niemczyk-Wolskiej. Nie wiem skąd te protesty. Teraz jest dobre przyjęcie. Ważne jest, aby zdobyć punkt. Linka z drugiej linii potężnie atakuje po raz kolejny. Ależ fantastyczne są te ataki Małgorzaty Glinki. No, porażają tutaj Turczynki, które nie są w stanie zrobić nawet ruchu do tej piłki. I zmiana powrotna. Powraca Magdalena Śliwa. Ona będzie zagrywać pod siatką Katarzyna Skowrońska. Także Dorota Świeniewicz i na lewym ataku Małgorzata Glink. Spadająca piłka, mają kłopoty Turczynki, ale niewiele brakowało, a zostały Polki zaskoczone. Glinka po przekątnej. I punktujemy nasze przeciwniczki. Jest 18-14, łatwo policzyć. Brakuje 7 punktów do złotego medalu, którego jeszcze nigdy nie zdobyliśmy. Ani męska reprezentacja, ani żeńska, akurat właśnie na Mistrzostwach Europy. Teraz będzie ten ostatni moment. Muszą Polki wytrzymać. Jeszcze troszkę podkręcić tempo i będzie po mecz. Kilka tam uwag przekazał tylko Andrzej Niemczyk. Alojzy Świderek jeszcze tam coś miał do powiedzenia, ale zawodniczki już powracają na boisko. Jeszcze raz akcja zespołu polskiego pokazuje nam realizator. Dorota Świeniewicz zagrywa. Magdalena Śliwa, świetnie ustawiony blok Polek, Skowrońska i Glinka. Jest 19 punkt. Cieszą się Polki, bo jesteśmy coraz bliżej złotego medalu. Magdalena Śliwa. Nie ma przyjęcia w zespole tureckim. Teraz trzeba pójść, doskoczyć. Atakuje w siatkę Nezilhan.
A więc 20 do 14. I nie wiem, czy zdołają się jeszcze podnieść Turczynki. Trzeba jak najszybciej tę sprawę zakończyć. Jest teraz dobre przyjęcie, szybsza piłka do niezawodnej w tym trzecim secie Estry Gumuz. A to Natalia, która sobie dzisiaj nie pograła. Natalia Hanikoglu. Prowadzimy 20 do 15. Zagrywają Turczynki. I w siatkę. A więc nie ma już chyba wiary w zespole tureckim, chociaż Polki powinny do końca grać swoją grę w swoim tempie, w swoim rytmie. I brakuje nam już tylko 4 punktów. No, chyba nikt nie wierzył, że można to spotkanie przegrać, ale trzeba jeszcze uważać. Jest aut, nie ma bloku. 22 do 15 i za chwilę będzie tutaj szaleństwo chyba po stronie polskiej, a Turcy milczą. Ta 10-tysięczna hala, chociaż jeszcze próbują utrudnić polskim zawodniczkom grę. Błąd popełniają Turczynki, 23 do 15. I drodzy Państwo, tutaj chyba katastrofa żadna się nie stanie. To jest chyba niemożliwe. 8 punktów przewagi, tylko 2 brakuje do upragnionego złota. Dobrze jeszcze przyjmują Turczynki. Późno trzeba skoczyć do bloku. Znowu znalazła tam dziurę między rękami Polek. Estra Gumuz, ale to jest dopiero 16 punkt Turczynek. Andrzej Niemczyk w razie czego ma jeszcze 2 przerwy. No tutaj nic złego nie może się stać. Teraz trzeba dobrze przyjąć. Przesunięta piłka nie trafiła czysto. Katarzyna Skowrońska, ale teraz dobrze straczy polski blok. Turczynki jednak dobrze asekurują. I czapa polskiego zespołu. Będzie piłka meczowa na wagę historycznego Mistrzostwa Europy, którego jeszcze nigdy nie zdobyliśmy. 24 do 16. Prowadzą Polki. Jeszcze zrywa się doping dla tureckiego zespołu, ale tutaj nic złego nie może się stać. Katarzyna Skowrońska. Mocny, ale out. Jeszcze nie koniec. Mają Turczynki 17 punkt. Jeszcze przeciągają grę, ale za chwilę będą musiały zagrywać. Nie zmienia to faktu, że będzie to piłka meczowa na wagę Mistrzostwa Europy, złotego medalu. Dobre przyjęcie Polek i świetna akcja na zakończenie tego turnieju. 25 do 17 jest upragniony złoty medal. Gratulacje sypią się zewsząd, drodzy Państwo. Coś nieprawdopodobnego. Polki wygrywają. Ta radość tutaj będzie trwała. Ja oddam głos do studia Jerzemu Mielewskiemu i naszym gościom i za chwilę spróbujemy porozmawiać z naszymi zawodniczkami. Mamy złoty medal Mistrzostw Europy i to jest najważniejsze. Jesteśmy ponownie fankarze w hali Atatürka. Drodzy Państwo, tutaj polskie zawodniczki, cała polska ekipa nie posiada się po prostu z radości. Teraz jestem bardzo daleko od tego wszystkiego, co dzieje się na dole, ale machają tutaj do nas polskie zawodniczki z prośbą na pewno, abym pozdrowił całą polską siatkarską publiczność. I teraz właśnie nasze zawodniczki wychodzą do dekoracji, machając rękami uszczęśliwione. Przed nimi Niemki i Turczynki, Polki na końcu, ale to Polki zdobyły historyczny złoty medal Mistrzostw Europy. To się jeszcze w polskiej siatkówce nie zdarzyło. Nadszedł ten dzień pod koniec września, kiedy jesteśmy mistrzami Europy. Wszystko to się rodziło w bólach. Zaczęło się od meczów eliminacyjnych. Nikt nie wierzył, że będzie można zbudować taką drużynę, jaką teraz mamy. Drużynę na Mistrzostwa Europy. Drużyna zbudowana i z rutynowanych zawodniczek, i z bardzo młodych, tak jak Agata Mróz, czy Katarzyna Skowrońska, czy Anna Podolec, która też tutaj wchodziła na boisko. No, kapitalna sprawa. Trochę tylko może tę radość z tego złotego medalu burzy kontuzja Joanny Mirek, którą teraz też serdecznie pozdrawiamy, bo z pewnością ogląda swoje koleżanki. Ale miejmy nadzieję, że szybko powróci do zdrowia i znów ją będziemy podziwiać. Już zawodniczki zajmują miejsca, będzie ceremonia dekoracji i za chwilę
polskie zawodniczki otrzymają złote medale. Za chwilę jeszcze raz zostaną wszystkie wymienione. Zasługują na to, aby robić to po stokroć. To, czego tutaj dokonały w Turcji, w szczęśliwych dla nas miastach, w Antalii najpierw, w grupie eliminacyjnej, gdzie było tyle nerwów. No i wreszcie tutaj, w Ankarze, kapitalne spotkania, które doprowadziły nas do złotego medalu. No i najpierw będą medale brązowe dla drużyny Niemiec, która tutaj pokonała Holandię 3-2 po bardzo zaciętym spotkaniu. To właśnie Niemki, myśmy wczoraj z Niemkami toczyli bardzo zacięty pojedynek. Wygraliśmy 3-2, rozstrzygając sprawę w tiebreaku, ale to było zdecydowane nasze zwycięstwo. My umiemy grać w tiebreaki. To jest drużyna, która potrafi się podnieść w trudnych momentach, a wczoraj tych momentów było wiele. Sztuką jest wygrać, jak się gra słabiej, a wczoraj Polki miały takie momenty. Teraz uśmiechają się tutaj do mnie wszystkie zawodniczki. Moje stanowisko jest na wprost podium, gdzie są wręczane medale, co prawda wysoko, ale myślę, że tutaj to święto będzie trwało. Jutro rano odlatujemy do Polski, przylot o 15:45 czasu polskiego na Okęcie i też wyobrażam sobie, co tam będzie się działo. A już teraz Państwa mogę zaprosić do Polsatu Sport, jutro specjalne wydanie magazynu Punkt Set Mecz o 17:30. Tam będą polskie zawodniczki i będzie trener Andrzej Niemczyk. To dopiero jutro. Teraz brązowe medale otrzymały już Niemki. Za chwilę srebrne otrzymają Turczynki i podniesie się oczywiście wrzawa. Turcy z godnością przyjęli tę porażkę. Jeśli to w ogóle można nazwać porażką, drużyna turecka niespodziewanie awansowała do finału, ale jak najbardziej się to Turczynkom należało. Dobrze były przygotowane do tego trudnego turnieju i srebrny medal to jest olbrzymie osiągnięcie tureckiej siatkówki. Pierwszy medal i teraz właśnie drużyna turecka na podium. Dobrze grały, ale mówiliśmy, nie był to w sumie najmocniejszy zespół tych mistrzostw. Wczoraj jednak potrafiły poradzić sobie z mocnymi Holenderkami, które nie wytrzymały tego dopingu ponad 10-tysięcznej publiczności. Polki do dopingu są przyzwyczajone, choćby z meczów w Polsce, meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Europy. Potem przecież graliśmy turniej w Pile, fantastyczny doping i to zupełnie nie zrobiło na Polkach wrażenia. Od początku grały konsekwentnie swoją grę, podkreślam swoją grę, bo taką właśnie mają, takie się dopracowały, taką wytworzył atmosferę w zespole trener Andrzej Niemczyk i w ogóle cały sztab szkoleniowy, że Polki grają po prostu swobodnie, są odblokowane i potrafią po prostu pokonać każdego przeciwnika. Srebrne medale dla drużyny tureckiej to nieco smutna chyba Natalia Anikoglu. One liczyły oczywiście na złoto. Tu zrobiono dosłownie wszystko, aby drużyna turecka grała w finale. No i ten finał był. Zabrakło na pewno kropki na i, ale jak mówię, srebrny medal to też jest olbrzymie osiągnięcie zespołu tureckiego. I już ostatnie medale są wręczane przez oficjeli z CEF-u, Konfederacji Europejskiej Siatkówki, okazały puchar. No i za chwilę ten najmilszy, najcenniejszy moment dla nas. Przygotowują się już polskie zawodniczki. Turczynki jeszcze pozdrawiają publiczność, która ich tutaj tak żywiołowo dopingowała. A Polki tańczą tutaj w rytm tureckiej muzyki. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, oficjele. Chociaż widzę, że organizatorzy na razie za bardzo na to nie pozwalają. Trwa tam jakaś dyskusja i przepychanka. No ale miejmy nadzieję, że to się zakończy spokojnie, bez użycia siły. Protestują dziennikarze, że nie mogą zrobić zdjęć drużynie tureckiej. Jednak dopuszczono teraz do kilkunastu. No, miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało długo, bo czekamy na dekoracje polskiego zespołu. Polki też się niecierpliwią. Już się trzymają za ręce, aby równo skoczyć na to podium. Jeszcze Turki, ale za chwilę to Polska będzie na najwyższym stopniu podium i będziemy otrzymywać złote medale. Jeszcze moment, jeszcze kilka zdjęć. No i wreszcie widzę, że
Taca ze złotymi medalami zbliża się do naszego podium, drodzy Państwo. Polki mistrzyniami Europy. Świetnie zachowuje się turecka publiczność, która teraz oklaskuje. I widzą Państwo radość, łzy szczęścia w oczach polskich zawodniczek. Absolutnie na to zasłużyły, chociaż z pewnością było wielu sceptyków w kraju, którzy nie wierzyli, że ten zespół może osiągnąć taki sukces. To niesamowite. Ten napis będziemy powtarzać na pewno wielokrotnie. To się jeszcze nie zdarzyło w historii polskiej siatkówki, żeby Polki były mistrzyniami Europy. A teraz Państwo to widzą dokładnie na swoich ekranach. Są wręczane złote medale. Przypomnijmy zatem nazwiska wszystkich bohaterek. Katarzyna Skowrońska, Izabela Bełcik, Magdalena Śliwa, Anna Podolec, Małgorzata Glinka, Dorota Świeniewicz, Agata Mróz, Małgorzata Niemczyk-Wolska, Joanna Mirek oczywiście, Dominika Leśniewicz, Maria Liktoras, Aleksandra Przybisz. No i nasz sztab szkoleniowy, trener Andrzej Niemczyk przede wszystkim, Alojzy Świderek, kierownik zespołu Krzysztof Turowski, doktor Maciej Jędrasik, którego tutaj nie ma, bowiem pojechał do kraju z kontuzjowaną Joanną Mirek, ale bardzo pomagał zespołowi. No i fizjoterapeuta Tomasz Karakuła, dzięki któremu na pewno też to mistrzostwo zostało zdobyte. Wiele pracy wieczorami właśnie z bolącymi mięśniami, ale to się wszystko opłaciło. To jest jeszcze raz na pewno kierunek dla młodych zawodniczek. Warto pracować, warto się szkolić, żeby odnosić takie sukcesy, jakie mamy dzisiaj. Zdobywamy Mistrzostwo Europy. No i to święto będzie trwało dzisiaj z pewnością całą noc. Jutro wszyscy muszą jednak wstać na samolot i feta na pewno przeciągnie się na wiele dni w kraju. Ten sukces był potrzebny całemu polskiemu sportowi, ale przede wszystkim polskiej siatkówce. I myślę, że teraz wiele dyskusji zostanie uciętych na różne tematy. Mamy sukces, cieszmy się i budujmy dalej polską siatkówkę. Widzą Państwo kolejność: Polska, Turcja, Niemcy, Holandia. Dalej sensacja tych mistrzostw. Dopiero Włoszki na piątym, Włoszki na szóstym miejscu, Rosjanki na piątym, Bułgarki na siódmym i na ósmym Holenderki. I na ósmym miejscu Rumunki. Oczywiście to jest okazały puchar. Są złote medale. Drodzy Państwo, ceremonia zakończona, ale jeszcze jest polski hymn, na który czekamy. Polskich dziewcząt, wspaniałych polskich dziewcząt, a więc przypomnijmy, drodzy Państwo, mistrzyniami Europy Polki zdobywają złote medale i to jest na pewno wiadomość, która będzie nas cieszyła przez wiele, wiele dni. Kończymy powoli transmisję z Turcji, ze szczęśliwej dla nas Turcji, ze szczęśliwej Antalii i szczęśliwej Ankary, w której zdobywamy ten historyczny złoty medal. Mam osobistą przyjemność, że mogłem ten historyczny moment komentować na antenie stacji Polsat. I teraz Małgorzata Glinka zostaje najlepszą zawodniczką turnieju i to jest też kapitalna sprawa. Cieszy się teraz, ale zasłużyła absolutnie. Doskonała gra. Jeszcze jeden sukces polskiego zespołu, ale my już, drodzy Państwo, kończymy naszą transmisję z Turcji. Najpierw Antalii, teraz Ankary. Dziękuję już Państwu za uwagę, za te chwile nerwowe spędzone przed telewizorami. Tomasz Swędrowski, do usłyszenia i do zobaczenia.